Z Hiuz Bydgoszcz oferuje naszym hodowcom nasienie topowych buchajów, ras mlecznych, wszystkich możliwych ras oraz nasienie większości ras knurów w technologii w tubie i w jedisie. Ta wartość hodowlana, czyli efekt naszej pracy hodowlanej, działu hodowli, przekłada się w ten sposób na korzyść dla rolników, że krowy są bardzo wysoko wydajne, zawartość tłuszczu i białka w mleku też jest na wysokim poziomie, krowy są długowieczne, pozbyliśmy się przy odpowiednich kojarzeniach komórek somatycznych, także dochodowość zużycia, zysk konkretny zużycia naszych buchajów jest ewidentny w oborach naszych polskich hodowców. Genomika daje nam to, że już nie wprowadzamy do użycia nasienia od minus wariantów. Buchajki ze słabą wyceną genomową nie są zakupowane do Hiuzów Bydgoszczy i nie są oferowane do użycia przez hodowców. Tu jest ta zaleta. Poza tym hodowca nie musi czekać 5 lat na buchaja, żeby buchaj uzyskał wycenę wartości hodowlanej tradycyjną, a na podstawie genomu ucielaka tygodniowego, czy nawet zarodek można zgenotypować w drogach rodnych krowy i już mieć wartość hodowlaną genomiczną i już w momencie urodzenia cielaka wiemy, czy ten buchaj będzie służył hodowli, czy powinien być wybrakowany. Portal Agrofoto, właśnie zaczęliśmy współpracę z tym portalem. Jest to bardzo ciekawy portal, można znaleźć tam bardzo dużo korzystnych, ciekawych wiadomości. Liczymy na to, że fragmenty filmów też o naszej firmie się tam ukażą i że będą też służyły pomocą polskim hodowcom, że podjęli decyzję konkretnie odnośnie życzyłbym sobie i wszystkim rolnikom użycia buchajów w swoich stadach. Buchajów z Hiuz Bydgoszczy.